Dzień dobry, witamy Was wszystkich. Jesteśmy obecnie w Krakowie. Taki robimy mały Purple Days Report. Z nami Grzegorz i Tomasz, zespół CETI. Ci panowie biorą udział w nagraniach do projektu Purple Days, czyli projektu, który... Tak, Purple Days. Teraz już wiesz, bo kolega mówił Purple Haze, bo mówimy wszystko kawałkiem Hendrixa. Jak ta inicjatywa Wam się w ogóle widzi? Czy jesteście w niebowzięci, że coś takiego się dzieje? Ja bardzo lubię w ogóle pomysły nagrywania coverów. Lubię to robić z natury. Zawsze lubię nagrywać, uwaga, to powiem tak specjalnie, niecenzuralnie, ładne piosenki. A że akurat lubię Purple bardzo, no to z przyjemnością przyjąłem zaproszenie i z wielką przyjemnością to nagram. Dowiedziałem się od Tomka w międzyczasie, że on bardziej właśnie Mark 3, Mark 4, Hughesowe sprawy, tak? Pan Hughesa. Funky, ja właśnie. Wiemy, Stonebringer jest taką bardziej trochę płytą funky, nie? Trochę tak swingującą. Ostatnio nawet znalazłem takie nagranie, jak Purple zaraz po tym, że tak powiem, Mark 3 grali na California Jamming. To było właśnie zaraz po Bern, a przez Stonebringer. Tak się zastanawiałem, skąd na Stonebringer tyle tych takich, że tak powiem, funky spraw. I co ciekawe, na samym początku California Jamming grało Earth, Wind & Fire, nie? A oni takie klimaty też troszeczkę uprawiali, nie? Ale tak mniejsza o to. Z tego co wiecie, no to nie bierzemy się za piosenki, że tak powiem, oklepane, tylko właśnie bardziej celujemy, no nie robimy hitów, nie robimy smoków, nie robimy highway starów, nie robimy Child in Time, skupiamy się na takich no, tematach, jak właśnie utwory z Comp Taste The Band. Tomek nagrał bas do utworu Love Child. Troszkę przejść było, ale fajnie wyszło. Z tego co też wiecie, no nie nagrywamy utworów 1:1, staramy się troszkę tutaj przy tych utworach kombinować. I założeniem tego projektu jest to, aby wielu muzyków, tak jak z Wami mi się udało skontaktować, was zaprosić do projektu, żeby w danym utworze wymieszać zupełnie ludzi z różnych, że tak powiem, rejonów Polski, z różnych zespołów, różnie stylistycznie się zachowujących na scenie. Jak taka inicjatywa Wam też się podoba ewentualnie? Czy to jest dobre, czy to jest niedobre? Zawsze fajnie jest pograć wszystkich. No tak jak miałeś na przykład z nagrywaniem do utworu, który zaaranżował Maciek, prawda? Człowieka nie znam, nie widziałem. No właśnie, mam nadzieję, że się jeszcze poznacie. No powiedzcie mi ewentualnie od siebie jeszcze, jak myślicie, jak ten cały projekt się skończy? Bo ja sam tego tak naprawdę nie wiem. Pojawiają się coraz to większe, konkretniejsze nazwiska. Lista utworów jest w jakiś tam sposób zamknięta, prawda? I czy może dojść do takiej sytuacji, którą ja podejrzewam, że dojść do takiej, że no, w którymś momencie trzeba będzie ten projekt przeciąć, płytę wydać, a tu jeszcze rzesza chętnych będzie w jakiś sposób napierać. Zawsze możesz zrobić rozdział drugi. Właśnie, tak też. Tak, biorę pod uwagę to, że być może to jest taki zapalnik, który jakoś później będzie się, że tak powiem, pobierał, prawda? Z jakimś tam czasem, bo zobaczysz. Tak. Jeden, bo dwa. Tak. No, coś na tej zasadzie, właśnie. No dobra, coś tam wiemy. Zdradzimy jeszcze tak troszeczkę, rąbka tajemnicy uchylimy, że pierwszym utworem, za który Grzegorz się weźmie tutaj, to będzie utwór też z płyty troszkę niedocenianej, troszkę zapomnianej, przedrozpadowej, a będzie to Mary Long. No ja akurat uważam, że to jest bardzo dobre, tak jak mówisz, niedocenione, ale to jest naprawdę bardzo dobre. No to czekajcie z utęsknieniem na te nasze, że tak powiem, wyniki tych prac i być może już niedługo coś opublikujemy, prawda? Koniecznie. Dziękujemy za uwagę. Dzięki. Ciao.